Zrobiliśmy zabawę, zrobiliśmy profit 1500 funtów. Na tamte czasy to były duże pieniądze. 500 dostała wojskowość, a reszta została nam na koncie. Już mieliśmy z czego coś robić, coś innego, czy jakieś wyjazdy, czy jakieś pielgrzymki autobusowe,żeśmy organizowali. Mhm. To było fajne. Mhm. A kto należał do tej organizacji? Imiennie? Nie, mówię o, to byli młodzi raczej Polacy, to była starsza. To była generacja. Czy młodzi byli zainteresowani też z my? Tak. My należeliśmy jako rodzice, należeli inni rodzice, ale przez to, że my należeliśmy, nasze dzieci też brały w tym udział. Na przykład jak mieliśmy w 85 roku, jak dobrze pamiętam, wyszła inicjatywa, żeby zafundować obraz Matki Boskiej Częstochowskiej do naszego kościoła. Rodzice zorganizowali, co pod mocą księdza oczywiście, obraz był z Polski sprowadzony, ale cała parada tego wniesienia obrazu i umieszczenia, to właśnie były nasze wszystkie dzieci. Szły dziewczynki ubrane w strojach ludowych, niosły obraz, pięknie to było robione. Także dzieci brały udział. Brały udział w spotkaniach charytatywnych, jak robili na przykład śpiewy tam jednego roku w Hilton hotelu, teraz się nazywa Hilton, na jakieś cele charytatywne. Nasze dzieci brały w tym udział, śpiewały, tańczyły. Mhm. Ile umiały, ile daliśmy ich radę nauczyć, to robili. Czy jako stowarzyszenie kontaktowaliście się Państwo również z władzami ówczesnymi Stratford? Tak. Współpracowaliście razem? Współpracowaliśmy razem, zapraszaliśmy ich, jak robiliśmy jakiś opłatek, zapraszaliśmy miejscowego księdza, zapraszaliśmy innych, żeby robić takie związek razem. Mhm. Wychodziło to wtedy. Teraz już nie wychodzi. Jak Pani myśli, dlaczego? Dlaczego? Mi powiedziano to wprost. Wy, jak przyjechaliście do Anglii, to Wam tego brakowało. My sobie możemy pojechać, kiedy my chcemy, na każde zawołanie nam tego nie brakuje. Czego mamy za darmo pracować? Ale kto tak powiedział? Nowa generacja. Ta przyjezdna po 2004 roku. Po 2004 roku Polonia, tak? Ja nazywam nowym nabytkiem polskim tutaj w Anglii. No, czyli czy to byli inni generacja. Ludzie, inaczej sfokusowani? Tak. Oni tutaj przyjechali po prostu na czysty zarobek. Ich nie interesowała kultura polska, ich nie interesowały tradycje, ich nie interesowały wspomnienia, zgromadzenia i tak dalej. Próbowaliśmy ich to wciągnąć, bo nasza grupka pań, któreśmy robiły to wszystko, organizowałyśmy, mieliśmy taki komitet organizacyjny tutaj zorganizowany i chcieliśmy ich wciągnąć, pokazać, jak my to robimy. Pierwszy rok zrobiliśmy, to im się bardzo podobało, bo bardzo dużo ludzi przyszło na to i oni chcieli, żeby to robić, ale żeby zrobić, a ich tylko zaprosić. Zaprosiłam ich do pomocy, kilka osób, to na zakończenie wszyscy czekali na zapłatę. No jak to? To za darmo pracowaliśmy? My całe życie za darmo pracowaliśmy. Praca charytatywna nie płaci. Mhm. No i takie były różnice. No już potem już nasze panie niestety... Nie byli społecznikami. Absolutnie nie. I do dzisiejszego dnia ciężko się z nimi współpracuje. Można zorganizować, ale to trzeba indywidualnie iść, indywidualnie prosić o każdą pomoc. Czy uważa Pani, że teraz Polonia Polska mniej prężnie się organizuje niż wcześniej, kiedyś, jak Pani przyjechała? Pod wieloma względami tak, ale pod wieloma względami nie. Proszę wytłumaczyć. Bo na przykład, jeśli chodzi o takie niektóre spotkania, nie chcą tego robić, ale jak popatrzeć na przykład na ten ostatni Polish Heritage Day, 150 placówek w Anglii zorganizowało ten dzień. Polacy są. Organizują się, robią coś. Tak, ale chodzi mi konkretnie o ten obszar Stratford. A tylko Stratford. Okolic. Robimy parę rzeczy. Robiliśmy też tutaj nasze obchody. Spotykamy się jako na obchodach Szekspira. Próbujemy zrobić jakieś kolędowanie czy coś takiego, spotkania wspólne. Ale to jest tylko mała grupka. Mała grupka i to, nie wiem, czy to słusznie powiedzieć, czy nie, ale są przeważnie ludzie, którzy przychodzą do kościoła. Jak liczebnie Pani to tak plasuje? Tych, co chcą się udzielać? Tak. Ja bym powiedziała, ci, co pracują, to jest jakieś 10-15 osób. A czyli korzysta jest z tego? Dużo więcej. Mhm. Jest 10 razy tyle przynajmniej, jak przyjdzie się coś zrobić. Ale jest też duża taka grupa, że nawet jak zaproszeni nie przyjdą,
Ach, oni mają inne obowiązki, inne tam mają plany. Ile może być Polaków w Stratford i okolicach, takiej ilościowo? Ja bym powiedziała, że wcale bym się nie pomyliła, gdybym powiedziała, że jest ponad 4000. Naprawdę? Aż tyle? Mm-hmm. Był robiony sondaż chyba 5-6 lat temu i wtedy było ponad 3000 Polaków. Bo było takie spotkanie robione przez Sky, zdaje się, robili program radiowy i telewizyjny, w którym też brałam udział. I pani burmistrz mi wtedy powiedziała, że według sondażu jest ponad 3000 Polaków w Stratford, a ja tego nie widziałam wtedy. No tak, no skoro tyle osób się tak jakby grupuje i udziela, a tyle zamieszkuje, to no, jest naprawdę duży... Duży procent. I pani burmistrz powiedziała wtedy, że gdyby wszyscy Polacy wyjechali, to turystyka w Stratfordzie by zaniknęła. A, no tak. No bo w sumie do tych Polaków też jeszcze przyjeżdżają, prawda? Ale nie pod tym względem. A pod jakim względem? Pracy. Że pracują w tym sektorze i zasilają ten sektor? Tak. Polacy właśnie najwięcej zasilają sektor turystyczny. Hotelarstwo, puby, restauracje. Aha. To bardzo dużo Polaków w tych sekcjach pracowało w tamtym czasie. Na pewno do dzisiejszego dnia pracują, ale teraz już więcej rozwijają. I biorą lepsze prace i kształcą się i po prostu ambitni są. A czy zauważyła Pani tendencję wyjazdową? Jesteśmy tuż przed Brexitem, przed wyjściem Anglii z Unii Europejskiej. W wielu miejscach, na przykład Coventry, widoczne jest gołym okiem, że Polacy wyjeżdżają. Wiele rodzin opuszcza... Ze względu na Brexit. Nie ze względu na Brexit, może już po prostu też jest to dobry pretekst, dobry moment, żeby wyjechać. Może są troszeczkę zniechęceni tym, co się dzieje. Od nas ze Stratford kilka rodzin wyjechało. Kilka rodzin mówi, że chyba się zabiorą i pojadą do Polski. Ale ci na razie jeszcze tutaj są. Ale kilka rodzin wyjechało. Jest jedna taka fajna rodzinka, wyjechała, bardzo miła rodzina. Współpracowałam z nimi dosyć dużo. Wyjechali, a oni sobie chwalą. Byli tutaj przez kilka lat, wybudowali sobie dom w Polsce, zarobili, zrobili co chcieli, pojechali tam się już urządzili. Ale to była ta Polonia, która przyjechała po 2004 roku, tak? Tak. Ze starszej generacji nikt nie wyjeżdża. Mhm. Przynajmniej nie znam nikogo takiego. Nie. Ja bym sama nie wróciła. Dlaczego? Bo już nie umiałabym tam żyć. Nie umiałaby się Pani odnaleźć? Absolutnie. Czy jeszcze ma Pani tam jakąś rodzinę? Mam. W Polsce? No jedziemy, właśnie za 3 dni jedziemy do mojej mamy. Mam w Jastrowie rodzinę. A co by było największą trudnością w odnalezieniu się? Biurokracja. Straszna biurokracja jest w Polsce. Ja po prostu... No i... Jak się to człowiek do człowieka odnosi? Nie ma tej uprzejmości. To jest jeszcze jedna rzecz, to mi też zrobiło takie wrażenie, że po jakimś czasie, będąc tu w Anglii, uprzejmie w sklepie, z uśmiechem podają, wszędzie załatwiają, nie ma żadnego problemu, nic nie jest zbyt wielkim wysiłkiem, pojedzie się tam, czy mogę to i to? Nie ma. Przecież widzę, że jest na półce. Powiedziałam Pani, że nie ma. Czyli nieuprzejmość na co dzień. Nieuprzejmość na co dzień. I niestety do dzisiejszego dnia są w Polsce w sklepach, szczególnie w sklepach i w biurach osoby, które po prostu nie chcą pomóc. A czy jak Pani opuszczała Polskę, też tak było? Czy to się zmieniło na przestrzeni lat? Nie pamiętam tego. Nie pamiętam. I to jest właśnie najgorsze, bo ja wyjeżdżając, jak ja wyszłam za mąż, miałam 19 lat, wyjeżdżałam do Anglii, miałam skończone już 20 wtedy. No i nie miałam z tym tak dużo do czynienia. Wiem tego, że było duże łapownictwo. Wiem, że wszędzie trzeba było podsmarować, żeby pojechać. Pracę załatwić po znajomości. To były takie sytuacje, ale nie pamiętam, żeby była taka nieuprzejmość. Mhm. Nie było tego takiego kopania dołków jeden po drugim. A teraz to tak każdy patrzy, żeby drugiemu zaszkodzić i nie pomóc. A Polonia tutejsza? Taka sama. A czy ona się różni od tej, która przyjechała po wojnie? Od tej po 2004 roku? Oj, duża różnica. Tamta Polonia chciała być razem, a ta Polonia nie chce nikogo drugiego znać. Z wyjątkami. Nie będę wymieniać, ale są wyjątki oczywiście. Ale jest zupełnie inne podejście do życia.
Zupełnie inne, tak, podejście do życia. Myśmy chcieli, nam nie zależało, wszystkim zależało na dobrach materialnych, ale próbowaliśmy robić coś dla wspólnoty. A teraz każdy myśli o tym, ja pierwsza, a wspólnota potem. A potem było odwrotnie. Czyli po prostu teraz jest bardziej takie egoistyczne, mogłabym wręcz powiedzieć, podejście, tak? Ludzie są sfokusowani bardzo na zarabianie pieniędzy, nie chcą się utożsamiać z tutejszą Polonią, tylko chcą jak najszybciej wrócić do Polski. I wszystko chcą na raz. Aha. Jak pierwsza Polonia przyjechała do Anglii, przyjeżdżało ich bardzo dużo, przyjechali statkami, okrętami, tu ich załadowali w tym kraju. Poszli wszyscy do tych obozów dla uchodźców. Nikt nie mówił, ja muszę mieć swój dom, ja muszę mieć swoje urządzenia elektryczne w domu, ja muszę mieć wszystkie wygody. Mieszkali bardzo niewygodnie. Mieszkali w barakach, w prostych bardzo warunkach. Zamknięci byli praktycznie w jednym wielkim obozie. Wychodzili oczywiście, ale mieli wszystko na miejscu. Tam musieli swój sklep mieć, mieli swój kościół, mieli swoją kaplicę, mieli swoje szkoły, których uczyli, podobno angielskiego, którego mąż też się musiał uczyć. I dostawali świadectwa, ale to było wszystko takie zamknięte społeczeństwo. I nikt nie narzekał na to, że są w takich paskudnych warunkach. Mieli jedną łazienkę na 4 rodziny. To były ciężkie warunki. I nikt nie narzekał. No ale nie uważa pani, że to byli ludzie zaprawieni w boju? Tak. To byli właśnie ludzie zaprawieni w boju. Oni przeszli tak dużo, przeszli wojnę, przeszli ucieczkę przez Syberię, przeszli przez te wszystkie kraje afrykańskie, przyszli tutaj. To byli ludzie, oni byli tak już zatwardzeni, no, może nie zatwardzeni, no, ale już byli tak spragnieni uodpornieni byli na wszystko i byli takie spragnieni, żeby coś gdzieś mieć, jakiś już spokój. Oni się już na wszystko zgadzali. A teraz przyjeżdżają, pierwsza rzecz, to co, nie należy mi się? Zupełnie inne podejście. A jak się jeszcze, moje ostatnie pytanie, jeszcze chciałam zapytać o Polonię właśnie tą tutejszą ze Stratford. Jak teraz to wygląda? W jaki sposób się grupuje? Może gdzie można, jak przyjedzie ktoś, odnaleźć te takie polskie miejsca, polskie organizacje? Macie Państwo coś do wyboru w tym momencie? Pierwsze zgromadzenie, gdziekolwiek każdy się zgłasza, to jest kościół. A potem na Facebooku wszyscy szukają jeden drugiego. Są tutaj, jest drużyna polska, piłkarska, którą można na Facebooku znaleźć. Są inne organizacje polskie, które na razie się organizują. No, mamy polską szkołę, oczywiście to od kilku lat. Ale tak nie ma, nie ma właściwie tak za wiele. My jesteśmy tutaj. Czy Polonia ma jakieś swoje miejsce, w którym spotyka się? My nie mamy swojego miejsca, nigdy nie mieliśmy swojego miejsca, a mimo to zawsze mieliśmy coś zorganizowane, zawsze coś robiliśmy. A do nas przyjeżdżali ludzie z zewnątrz, co mieli swoje kluby, swoje miejsca, gdzie mają cokolwiek zrobić, przyjeżdżali do nas, bo tu się dobrze czuli. A jeszcze jak była pani prezeską, to proszę mi powiedzieć, jak się układały relacje między władzami miasta Stratford? Czy byli przychylnie nastawieni w kierunku Państwa działalności i tego, co Państwo organizowali? Może mogli liczyć Państwo na jakąś pomoc? Od czasu do czasu mogliśmy liczyć na ich pomoc, czasami nawet i finansową, bo jest tak zwany Town Trust w Stratfordzie. Zgłaszaliśmy się do nich po pieniądze, na przykład tak raz kilka lat wstecz organizowaliśmy takie Integration Day, wtedy oni to nazwali po angielsku. To nam pomagli finansowo wtedy i załatwialiśmy z nimi miejsca, gdzie to, bo to za rzeką, tam żeśmy w parku robili takie coś. Nawet mieliśmy mecz polsko-angielski wtedy i tak dalej. Kiedy to było? W jakich latach? To było 2000, już było z Nową Polonią już, bo było wtedy już nas więcej, to 2005, 2006. Gdzieś mam nawet zdjęcia z tego, jak będziecie chcieli, to pokażę. Robiliśmy koncert Chopina na przykład już z panem Zbyszkiem Pełczyńskim. On nam pomógł to zorganizować i to było robione w Civic Hall w Stratford. Też mieliśmy i burmistrza tutaj zaproszone i tak dalej, władze tutaj miejskie. Oni to popierali. Im się to podobało. Dostaliśmy pieniądze raz od władz też na stworzenie gazetki polskiej, która przez jakiś czas funkcjonowała, ale potem niestety nowa generacja już nie chciała dalej za dużo
Za dużo to było dla nich. Ale to było opłacane przez Anglików, tak? Dostaliśmy od nich pieniądze na ten cel właśnie, żeby to coś takiego zorganizować i zorganizowaliśmy, czyli zrobiliśmy. Są możliwości tego takiego cultural diversity. Tak, jak najbardziej. Oni to bardzo popierają. I mieliśmy koncert, przecież to Małgosia zorganizowała, Chopin Kochanowski versus Szekspira, Kochanowskiego z Szekspirem. To było pięknie zrobione. Anglicy też to bardzo popierają. Oni właściwie chcą. Oni ciągną do tego, żeby jakąś tą polską kulturę, może nie tylko polską, ale w naszym wypadku polską kulturę, wciągnąć tutaj w angielskie też archiwa, w angielskie te tradycje. Ksiądz angielski cały czas nam tutaj podpowiada, róbcie coś polsko-angielskiego, no bo 13 lipca robimy teraz spotkanie polsko-angielskie, takiego grilla organizujemy wspólnie. I jak te spotkania wypadają? Na ogół zawsze bardzo fajnie, Anglicy sobie to bardzo chwalą. Oni uwielbiają nasze polskie tradycje, uwielbiają nasze polskie te stroje ludowe, nasze wypieki, nasze jedzenie. Oni jedzą wszystko, próbują, cieszą się z tego. Przez kilka lat robiliśmy spotkania z guide dogs. Też takie polsko-angielskie, to Guide Dogs nam pomagali, myśmy robili, oni organizowali, a my robiliśmy polskie jedzenie, żeby polskie tradycje były, polskie tańce i tak dalej. Że próbujemy coś robić, ale to nie robimy tego zbyt często, no bo ludzie, co to organizują, są przeważnie albo młodzi, że pracują, mają rodziny i dzieci, też nie mogą tyle czasu na to poświęcić, albo tacy, jak już my już po tym wieku emerytalnym, to już sił brakuje troszkę. No tak. To ja bardzo serdecznie chciałabym podziękować za dzisiejszy wywiad, za to, że opowiedziała nam Pani swoją historię i historię Polaków z tego obszaru i życzę jak najwięcej godnych następców. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mój następca będzie lepszy ode mnie. Ja tego również życzę, jeżeli można. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.